Wirus SARS-CoV-2 zbiera coraz większe żniwo, a naukowcy pracują nad lekiem i szczepionką. Udało się opracować nowego A, który potrafi zwalczać inne, w tym koronaj. Nowy opracowany przez naukowców. Jest on pusty, więc nie wywołuje chorób, ale za to ma inne właściwości, które mogą być kluczowe w walce z epidemią. Okazuje się, że potrafi on zwalczać inne Y. Wirus atakujący inne Y. Zaskakująca metoda leczenia. Tą niezwykle ciekawą metodę leczenia opracowali naukowcy z Leibniz, Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, FMP, w Berlinie. Współpracowały z nimi inne krajowe ośrodki badawcze. Efektem ich pracy jest kapsyd faga, atakujący A. Jest on pokryty cząsteczkami, które są na atakowanych przez grypę komórkach płuc. Szkodliwe Y przyczepiają się do kapsydów i zostaną unieruchomione, przez co nie mogą atakować. Badania były prowadzone jeszcze przed wybuchem, ze względu na wysoką śmiertelność zwykłej, na którą rocznie umiera 650 tysięcy osób. Z racji, że korona również jest M, naukowcy przewidują, że ich metoda leczenia może sprawdzić się w wypadku osób chorych na COVID-19. Metoda potrafiła unieszkodliwić nawet ptasią grypę. Nadchodzi przełom? Dalsza część testu pod galerią. Badania przedkliniczne pokazały, że z pomocą naszej, zmienionej chemicznie osłonki faga mogliśmy unieszkodliwić zarówno grypę sezonową, jak i ptasią grypę. To duży sukces, który stwarza zupełnie nowe perspektywy pracy nad innowacyjnymi lekami antyowymi, mówił Christian Hackenberger, jeden z autorów opracowania o odkryciu FMP. Dwa. Można prywatnie zrobić sobie test na korona A. Wiemy, ile kosztują i jak długo się czeka na wynik. Badacze wciąż pracują nad udoskonaleniem metody oraz reakcję organizmu na kapsy. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie reakcje wywoła one u ssaków. Ponadto istnieje ryzyko mutacji A i wykształcenie odporności na terapię. Naukowcy przyznają, że choć nie wiadomo, czy metoda zadziała u ludzi, liczą na to, że uda się zastosować ją do leczenia infekcji owych. Źródło: